Witajcie w nowym odcinku z serii krótkich informacji o prawosławiu. Dzisiaj odcinek, który zainteresuje przede wszystkim osoby interesujące się liturgiką, ale i tak kawę w dłoni zapraszam do oglądania wszystkich. Opowiem dzisiaj o tym, jak wyglądają święcenia prawosławnego diakona i kapłana. O święceniach biskupich rozmawialiśmy już w odcinku o tym, jak wybiera się prawosławnego biskupa. Podobnie w osobnym odcinku mówione było o święceniach niższych stopni, czyli lektora i subdiakona. Te niższe święcenia potrzebne są do tego, aby przyjąć wyższe. Święcenia diakona i kapłana wyglądają w zasadzie tak samo, ale odbywają się w różnych momentach liturgii. Diakońskie po anaforze, kapłańskie po wielkim wejściu. Czyli nie można na jednej liturgii zostać uświęconym ze stanu świeckiego na kapłana. Na diakona można, bo chirotesja subdiakońska odbywa się często tuż przed liturgią, na której kandydat to będzie wyświęcany. Nie można również wyświęcić na jednej liturgii dwóch kapłanów lub dwóch diakonów, ale można i kapłana, i diakona, co często można spotkać na przykład w Kijowskiej Akademii Duchownej. O tym, jak wygląda cała droga do kapłaństwa, mówiłem już w odcinkach o tym, jak zostać prawosławnym duchownym oraz w tym, w którym mówiłem o tym, jak wygląda prawosławne seminarium duchowne. Sama procedura święceń zaczyna się w praktyce naszej polskiej cerkwi od złożenia podania o takie święcenia do biskupa diecezjalnego. Ten rozpatruje je wtedy lub przyjmuje do wiadomości i czeka na odpowiedni moment. Zdarzają się sytuacje, kiedy to biskup wychodzi z inicjatywą wyświęcenia konkretnego człowieka, ale wtedy też musi być podanie. Co ono zawiera? Jest to pisemnie wyrażona wola przyjęcia święceń i związanej z tym odpowiedzialności. Ważnym jest, aby kandydat wystosował takie podanie do swojego biskupa diecezjalnego, bo jeśli zrobi to bez jego wiedzy u innego biskupa, może zostać suspendowany od razu po święceniach. Wraca wtedy do służby po uregulowaniu swojej sytuacji kanonicznej. Jeżeli biskup rozpatrzy takie podanie, powinien poznać kandydata, porozmawiać z nim, ale w naszych warunkach przeważnie już go zna, także przechodzi do kolejnych procedur. Kandydat będzie musiał teraz przejść spowiedź całego życia, aby wykluczyć możliwe przeszkody kanoniczne do przyjęcia święceń. Jakie to przeszkody? Na przykład podwójne małżeństwo czy niemoralne prowadzenie się. Jeśli nie widać przeszkód, spowiednik podpisuje dokument o tym, że kandydat nie posiada przeszkód kanonicznych do przyjęcia święceń. Jeżeli znajdzie takie przeszkody, nie podpisuje tego dokumentu, ale też nie mówi nikomu, jaką przeszkodę znalazł, a biskup kieruje kandydata do innego spowiednika. Jeśli ten drugi spowiednik nie znajdzie przeszkód, kandydat jest wyświęcany. Jeżeli znajdzie, biskup kieruje go do jeszcze innego spowiednika. I tu, jeśli nie ma przeszkód, święcenia są. Jeśli są przeszkody, nie wyświęca się lub prosi o odroczenie święceń na jakiś czas. Oczywiście biskup może wyspowiadać też kandydata sam, bo to na biskupie spoczywa odpowiedzialność przed Bogiem za tych, których wyświęcił. Załóżmy, że nasz kandydat nie miał żadnych kanonicznych przeszkód. Podpisuje on wtedy przysięgę, w której deklaruje wierność Kościołowi i to, że będzie świecił przykładem, a przynajmniej się starał. Biskup wyznacza również datę święceń i parafię, do której będzie wyświęcony kandydat. Może być to w obrębie całej diecezji. Nadszedł dzień święceń. Kandydata zżera stres. Będzie to ogromne przeżycie, które zapamięta do końca życia. Wyświęcać może tylko biskup, niekoniecznie ten diecezjalny. Jak wyglądają takie święcenia? Załóżmy, że kandydat wyświęcany jest na diakona, ale potem omówimy też święcenia kapłańskie. To zaczynamy. Przy przywitaniu biskupa kandydat w białym sticharionie czyni przed hierarchą ziemny pokłon bez znaku krzyża i całuje krzyż, który trzyma wtedy biskup. Przed rozpoczęciem liturgii kandydat
przyjmuje hierotesję subdiakońską, o ile nie jest jeszcze subdiakonem. W trakcie liturgii taki subdiakon stoi w swoich szatach na klirosie z bankiem do obmywania rąk, którego to dokonuje biskupowi w dwóch momentach liturgii. W trakcie anafory kandydat wyprowadzany jest przez dwóch innych subdiakonów, najczęściej przysłużników pełniących ich funkcje, na środek cerkwi, gdzie oczekuje na moment hirotonii. Po anaforze biskup wychodzi na soleje, skąd informuje, że taki i taki kandydat zostanie zaraz wyświęcony na diakona. Dwaj subdiakoni prowadzą go do królewskich wrót, gdzie przejęty zostaje przez najstarszych protodiakonów, którzy przeprowadzają go przez królewskie wrota. Kandydat czyni pokłon ziemny przed biskupem, który siedzi teraz przed ołtarzem. Chóry rozpoczynają śpiew troparionów: Święci Męczennicy, chwała Tobie Chryste Boże i Wesel się Izajaszu. Są one znane z sakramentu małżeństwa. Odbywa się taki sam jak tam taniec, tylko że wokół ołtarza. Kandydat przechodzi trzykrotnie wokół ołtarza, całując jego rogi. Po każdym z okrążeń czyni pokłon przed biskupem, całując go w rękę i w palicę. Po trzech okrążeniach kandydat staje przed ołtarzem na jedno kolano, a biskup nakłada ręce na jego głowę. Mówi mu wtedy przeważnie radę, którą powinien się kierować w swojej służbie. Po niej hierarcha wznosi modlitwę. Bożestwienna ja blagodać, wsiegda niemożna ja wraczujuszczy i oskudziewajuszcza ja wospolniajuszczy, proruczestwujet Pietra, blagogowiejniszego i podjakona, wodiakona, pomolim se ubonie, da przyjdziet na niego blagodać Wszechświętego Ducha. Po niej chór śpiewa Panie zmiłuj się, a biskup czyta inne modlitwy. Diakoni w prezbiterium odmawiają wtedy po cichu wielką ektenię. Po tym nowo wyświęcany diakon jest podnoszony i biskup nakłada na niego orarion, poruczy, daje mu ripidę i służebnik. Wierni wołają w tym czasie axios, czyli godzin. Na sam koniec diakon pozdrawia się z biskupem, całuje go w rękę i idzie na bok, gdzie ripidą wachluje dopiero co przemienione święte dary. Po Eucharystii, którą to przyjmuje jako pierwszy z diakonów, nowy diakon wygłasza swoją pierwszą ektenię, przy której pomaga mu najstarszy protodiakon. Прости приемши божественных святых, пречистых, бессмертных, небесных, животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа. А як виглядають święcenia капуанські? Діакон в białych szatach wita biskupa, kiedy ten wchodzi do świątyni, podobnie jak przed święceniami diakońskimi. W trakcie liturgii służy jako diakon, przeważnie czyta także naukę apostolską. W momencie wielkiego wejścia na diakona nakładany jest welon, który trzyma nad głową. Z nim też wychodzi na środek cerkwi, gdzie towarzyszą mu dwaj protodiakoni. Po błogosławieństwie biskupa i zapowiedzi święceń wprowadzają go przez królewskie wrota, gdzie przyjmują go najstarsi prezbitrzy. I tu święcenia wyglądają tak samo jak diakońskie, z tym, że kandydat staje nie na jedno, a na dwa kolana. Po modlitwach biskupa nakładane mu są elementy szat kapłańskich z okrzykiem axios. Nowy kapłan staje przed wszystkimi, nawet starszymi kapłanami, a po anaforze dostaje do ręki fragment ciała Chrystusa ze słowami: przyjmij tę rękojmię i zachowaj ją nieskalaną i nienaruszoną do ostatniego Twego tchu, gdyż zdasz z tego rachunek w powtórnym i budzącym bojaźń przyjściu wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Nowy kapłan trzyma przemieniony chleb aż do Eucharystii, którą to również przyjmuje zaraz po biskupie. Na koniec odmawia modlitwę przed amboną. Po święceniach diakońskich i kapłańskich nowy duchowny przez cały tydzień sprawuje liturgię, aby nauczyć się praktycznych aspektów służenia, po czym wysyłany jest na docelową parafię. Na koniec ciekawostka.
W niektórych kościołach lokalnych święcenia biskupie wyglądają dosłownie tak samo jak diakońskie i kapłańskie, czyli taki nowo wybrany biskup przechodzi jeszcze 3 razy wokół ołtarza i dopiero wtedy czytają nad nim modlitwę. W naszej praktyce polskiej cerkwi tego obchodzenia nie ma, a nad nowo wybranym biskupem od razu czyta się modlitwę. W innych kościołach lokalnych występują też inne praktyki związane z przygotowaniami do tych święceń, na przykład egzamin przed święceniami. Ale o tym dowiecie się więcej z książki Władyki Jerzego Nie zaniedbuj w sobie daru łaski. Link zostawię w opisie. A ja dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że na kogoś z oglądających jeszcze czekają takie święcenia diakońskie czy kapłańskie, czy nawet biskupie. No i życzę miłej niedzieli i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciało Twoje na istoszeni, jak robię luty, a jazy predaje si. Nynie że w osławie wieczności weselisze sa, tym, że pominaj tamo i nas wiesz tuszczyk ta, prося nam zdrawie telesem i spasenia duszam nas.